wybił czas na Celsjusza. U mnie jest dzisiaj 21 stopni Celsjusza. Jestem właśnie na wycieczce biegowej, no i tak patrzę na zegarek, widzę te Celsjusze. Pomyślałem, żeby nagrać jakiś film o Celsjuszu. Pewnie będzie krótko, bo dzisiaj bardziej biegowo, no ale w szczególności no są przynajmniej dwie warte omówienia sprawy. Pierwsza to są karta płatnicza, którą Celsius będzie wypuszczał w najbliższym czasie, a druga no to jest UST od Luny, stablecoin, który został dodany do Celsiusa, no i pozwala nam generować yield. Pytanie podstawowe jest takie, po co mielibyśmy używać Celsiusa i czy w ogóle to ma sens, jeżeli ten yield na Celsiusu nie jest tak dobry jak na Anchorze, więc dobre pytanie. Krótką rozminkę dzisiaj tutaj popełnię. Zobaczymy, jak się będzie zmieniały te Celsjusze w trakcie biegania. Tak naprawdę dopiero zacząłem, jest niecały kilometr. Zobaczymy, ile uda mi się przebiec, zobaczymy, jaka będzie temperatura na koniec. Dzisiaj 20 stopni Celsjusza, 2,0 mniej więcej to jest też obecny kurs Celsjusza. 21, w zasadzie teraz wzrosło, Celsjusz 2,1. No zobaczymy. Zapraszam na ten odcinek, no i na trochę ładnych, miejmy nadzieję, widoków. Rozpogodziło się, jest cieplej, nie pada. Mój zegarek ciągle rozpadnięty. Zapraszam. Na start powiem, że informacje, które tutaj przedstawiam, to nie jest porada inwestycyjna. Jest to przyglądanie się różnym aplikacjom, różnym technologiom, różnym platformom DeFi, CeFi, CryFi. To, co się buduje w obszarze kryptowalut i technologii blockchain pod finanse przyszłości, pod Web3 i pod inne zacne hasła, które te projekty głoszą. Natomiast pamiętajcie, żeby nie inwestować tym więcej, możecie stracić. Jak widać, rynki są dosyć zmienne. Jak widać, pojawia się konkurencja. Banki centralne podnoszą stopy procentowe, więc kto wie, może za chwilę będą się licytować z CeFiami, z DeFiami, ich przebiją. Mój bank w Polsce już podniósł mi stopy procentowe do 2%, uwaga, więc może będzie za chwilę 5, może 8, może 10 i będę wtedy rozważał, czy te DeFi i CeFi są faktycznie lepszym rozwiązaniem. No ale tak na poważnie to myślę, że jednak nie pójdę w tą stronę i że banki też nie pójdą w tą stronę. Oczywiście stopy procentowe mogą spokojnie dobijać do tych wartości, ale no nie sądzę, żeby szybko banki komercyjne zechciały aż tyle płacić. Natomiast no to wszystko oczywiście ma wpływ na rynki, o tym pamiętajcie. Jak widać, są zawirowania na kryptowalutach, na Bitcoinie. Nie wiadomo jak długo, nie wiadomo w którą stronę to pójdzie. Więc pamiętajcie, nie inwestujcie więcej, niż możecie stracić. Natomiast wydaje mi się, że warto się zaznajamiać z tymi rozwiązaniami, które pozwalają nam robić coś więcej z naszymi kryptowalutami. Ja przynajmniej sobie to testuję, tak jak wiecie, i scentralizowane rozwiązania typu CeFi, Celsius, i zdecentralizowane rozwiązania typu Anchor i inne. No i dzisiaj w szczególności popatrzymy sobie na tego Celsiusa pod kątem UST od Terry. Jaki to ma sens względem trzymania UST na Anchorze względem na Celsiuszu. No dobrze, ale no, pamiętajcie, to jest moja opinia zachwiana, nieobiektywna, z szumem informacyjnym Andrzeja, no więc zróbcie swój research, nie inwestujcie więcej, możecie stracić. Celsjusza wydaje mi się, że warto sobie pobrać i przynajmniej sobie go przeklikać, zobaczyć jak to działa, a ja dzisiaj powiem o plusach Celsjusza względem Anchora i o minusach Celsjusza względem Anchora, tak jak ja to widzę w kontekście UST. No i przejdziemy przez te ostatnie update'y Celsjuszowe, a na końcu zmierzymy, jak bardzo wzrosła temperatura w tych Celsjuszach. Zaczynałem od 20, 2,0. Zobaczymy, no zrobię dzisiaj pewnie jakieś 30 km i zobaczymy, jak bardzo się atmosfera podgrzeje. Zapraszam. No więc ptaszki ćwierkają. Ćwierkają. Ptaszki ćwierkają, że karta płatnicza od Celsjusza powinna się ukazać w najbliższym czasie. Czekamy już na to trochę, więc ten najbliższy czas, zobaczymy ile to jest, no ale tutaj wydaje się, że są to raczej tygodnie niż miesiące. Przepraszam, chwilę oddechu, bo trochę przeduszałem. No dobrze, no ale Celsius, dla przypomnienia, no to jest tak jak nasz bank, bierze od nas aktywa, tylko że nie pieniądze, złotówki, dolary, tylko pieniądze bądź asety na blockchainie. To mogą być dolary na blockchainie, takie jak USDC, może być złoto na blockchainie, takie jak PAXGOLD, może być to jakiś cyfrowy aset, taki jak Luna czy Solana, może być to oczywiście Bitcoin czy Ether. No i u Celsiusza to deponujemy. Celsius jest rozwiązaniem kustodialnym, to oni przechowują nasze klucze po to, żeby mogli to dalej puścić w ruch, pożyczają to, wrzucają w DeFi, inwestują w różne sposoby, no i nam wypłacają dużą część tego, co zarobią jako firma, 80%. No i tak to sobie działa, więc co tydzień dostajemy na konto jakieś środki. No, w zależności to może być 10% w skali roku, 15% w skali roku, 5% w skali roku. Każde aktywo w zależności od tego, jakie jest na nie zapotrzebowanie, no, będzie miało to oprocentowanie na danym poziomie. To tak przypomnienie dla tych, którzy być może są nowi, no to pewnie warto sobie pobrać tę aplikację i zobaczyć, jak to wygląda. Link referencyjny pod filmem, ten link da wam dodatkowo $50, jeżeli aktywujecie kiedyś aplikację pierwszym depozytem. $50 też drogą nie chodzi, no ale na początek też wydaje mi się, że chodzi o to, żeby po prostu zobaczyć, co to jest za ustrojstwo, jak to działa. Celsius jako scentralizowana aplikacja ma swoje plusy i wydaje mi się, że dosyć intuicyjna w obsłudze. Ma swoje minusy dla hardkorowych wyznawców decentralizacji, no to tutaj powierzamy komuś jednak te środki. Jedno i drugie ma swoje ryzyka i te zdecentralizowane i scentralizowane rozwiązania mają swoje ryzyka, warto to sobie zrozumieć. No dobrze, no ale to takie wprowadzenie o tym Celsiuszu. Filmów o Celsiuszu na kanale jest sporo, więc zachęcam, zerknijcie w historię. Jak wejdziecie w historię kanału, tam są i playlisty, i filmy i można sobie zobaczyć, o czym tutaj dzienna dawka dyskomfortu nawijała. No ale te ptaszki ćwierkają, że ta karta już jest niedaleko. No i na ostatnim update'cie się za dużo nie dowiadujemy. Znaczy został zaproszony Brian Kerr, czyli osoba, która gdzieś tam przyszła do Celsiusza z tradycyjnych finansów, działał gdzieś tam dla HSBC, Royal Bank of Scotland czy Royal Bank of Canada, dla wielu różnych dużych instytucji finansowych. Tam się zajmował podobnymi rzeczami, teraz przyszedł do Celsiusza, no i na początek zajął się projektem tej karty. No i teraz za dużo się nie dowiedzieliśmy jeszcze, jak to powinno, znaczy jak ta karta będzie konkretnie działała. Natomiast dowiedzieliśmy się o tym, jaki tam był proces wyboru, że myśleli nad wersją mild, medium, spicy, super spicy, w zależności od tego, jakby jaki ma być design tej karty, czy ma być metalowa, plastikowa. Generalnie no nie będę w to wchodził, postaram się tu jakieś, powiedzmy, grafiki dać tej karty. Natomiast z wcześniejszych wszystkich tych wiadomości, które no już chyba z rok czasu taka karta jest wałkowana, była mowa o tym, że no karta ma nam pozwalać, nie sprzedając naszych kryptowalut, płacić za różne rzeczy. No i ciekawe właśnie, jak to chcą zrealizować. Ja bym tu stawiał na taki scenariusz, że będziemy prawdopodobnie brać, jakby deponować nasze krypto pod zastaw, brać pożyczkę i będziemy być może, no nie, w sumie to jak to mogłoby działać? No mogłoby to działać w ten sposób. Pies mnie obwąchiwał. Mogło działać to w ten sposób, że na przykład no mamy bitcoina na naszej karcie, znaczy na naszym koncie. Tego bitcoina, pod zastaw tego bitcoina bierzemy pożyczkę na przykład w USDC, no i tym USDC płacimy za coś, niejako nie wydając naszych bitcoinów, ale wydając nasze USDC. No to przy założeniu, że bitcoin idzie w górę, no to ta nasza zdolność kredytowa mogła być zwiększana i być może w jakimś momencie moglibyśmy wpłacić tą kartę, nie tracąc naszych bitcoinów i tak naprawdę nie jakby posługując się środkami, których nie mamy. No magia, prawda? Byłaby to. Nie wiem, czy to byłoby polecane, ale bitcoin jakby nie tylko potrafi rosnąć, ale potrafi też spadać, ale to jest jakiś jeden ze scenariuszy, który wydaje mi się można było wywnioskować z historii tego, o czym była mowa. Mogłaby być też opcja taka, że nasze środki, które mamy na Celsjuszu, one pracują. My, powiedzmy, gdzieś tam sobie zamrażamy, one generują nam, tak jak wspomniałem, co tydzień ten nasz yield i my wydajemy ten yield, ten urobek. Tak, czyli jeżeli mamy na przykład $10 000, no to w skali roku stablecoiny nam generują $1000, mniej więcej 10% w skali roku. $1000 to jest to, co nam nasze stablecoiny zarobiły, a my tym $1000, że tak powiem, płacimy, posługując się tą kartą, również wtedy jakby nie sprzedajemy tej naszej korowej bazy. No ale to są moje spekulacje, tak? Jakiś robactwo mi przykleiło się. Jak to będzie działało, czy będziemy wydawać krypto, czy nie, to zobaczymy. Ja wtedy nagram film, co o tym sądzę, no bo oczywiście nie jestem zwolennikiem jakiegoś lewarowania się, ale no mam nadzieję, że to zostanie przemyślane w sposób sensowny. Ale coś innego tutaj chciałem powiedzieć. No karta, dlaczego jakby została wybrana taka, a nie inna, wśród tych metalowych, plastikowych i tak dalej. Celsius już wybrał taką, którą jest w stanie bardzo szybko dystrybuować. W zależności od modeli, no to produkcja tej karty mogłaby zająć miesiąc, 2 miesiące. Wybrali taką, którą są w stanie szybko produkować, dystrybuować, tak by od momentu zamówienia do momentu dostarczenia do klienta było to kilka dni dosłownie, 3-5 dni. No i to na pewno byłoby super. Na początek niestety ma to tylko chyba wystartować w Stanach Zjednoczonych. Padło pytanie na Sklink, kiedy inne kraje, no to tutaj się Celsius jakby zasłonił działem legal prawnym, że na tą chwilę nie mogą komentować tego. No pewnie wiadomo, regulacje gdziekolwiek są inne, cała sieć dystrybucji też trzeba poustawiać na nowo, więc w Polsce kiedy będzie, to nie wiemy, no ale w Stanach najwyraźniej będzie niedługo. No i teraz moment może być o tyle dobry, że jak wiemy, na przykład na crypto.com w tej chwili tam jest jakiś FAD ze względu na to, że zostały pozmieniane jakby naliczenia, też jakieś tam po prostu mniej się zarabia na crypto.com. Nie będę to komentował, bo to jakby nie śledzę projektu, ale zdaje się Maciek Tomczyk nagrał dosyć obszerne review. Jeżeli są tu fani crypto.com, no to zapraszam do Maćka, chyba Kamil z Encyklopedii Kryptowalut też coś tą sytuację komentował, nie wiem, czy Mike Satoshi też może, więc zerknijcie na ich kanał, jeżeli was interesuje, no pewnie już wiecie, co tam w crypto.com się dzieje. No w każdym razie jest jakieś zmiany na niekorzyść, jeżeli chodzi o naliczenia, o tą politykę naliczania bonusów, no więc być może na tej bazie Celsius będzie chciał jakąś wzmożoną kampanię przy okazji tej karty zrobić. No i być może zobaczymy, jak to wyjdzie. Celsius zapowiadał na ten rok wzmocnienie tokenomii CEL tokena. No, jakieś drobne kroczki w tą stronę są. Wzmocnienie kampanii marketingowych swoich nie widziałem jeszcze. No może to jeszcze przed nami w takim razie. No w każdym razie moment z kartą na pewno każdy moment jest dobry. No i miejmy nadzieję, że Celsius dobrze wykorzysta to wejście z tą kartą na rynek, żeby gdzieś tam spopularyzować siebie jako platformę, która no jednak wydaje mi się, że jest fajną platformą. Wydaje mi się, że takie platformy jak Celsius, no to czy Crypto.com, czy BlokiFi, one to są te nasze przyszłe banki. One będą nam pozwalały w przyszłości, byśmy mieli pełny zakres usług bankowych, a być może nawet szerszy. Będą pozwalały, tak jak dzisiaj traktowaliśmy bank jako instytucję zaufania publicznego, to już chyba tak nie jest jednak, ale że wpłacamy tam środki, one sobie dla nas zapracują coś tam, my jesteśmy o nie bezpieczni, żeby jesteśmy o nie, że tak powiem, spokojni, no to są właśnie, wydaje mi się, że te przyszłe nasze banki, tutaj to sobie słyszę. No i teraz być może te banki będą kupować te tradycyjne banki, te Celsiusze będą kupować tradycyjne banki za jakiś czas, bądź w drugą stronę, te tradycyjne banki, które przespały temat, będą kupować Celsiusze i inne finteki. Zobaczymy, jak to pójdzie. No już niektóre z takich rzeczy się zaczynają dziać. No dobrze, no ale wracając do tych kart, no to najwyraźniej temat jest na w horyzoncie już blisko. Celsius przestał, wydaje mi się, że w tym roku robić overpromisingu rzeczy, które się nie wydarzają, więc to było dosyć duże, powiedzmy, miałem niesmak z zeszłego roku po tym. W tym roku tego nie widzę, więc miejmy nadzieję, że to, że o tym jakby jest mowa już, że już za chwilę, to faktycznie tak też będzie. Na samą kartę zapisało się już 50 000 osób, no więc ta dystrybucja na pewno będzie, wydaje mi się, że tutaj gdy nastąpi ta dystrybucja, to będzie jakiś powód do tego, żeby zrobić troszeczkę pozytywnego szumu o Celsiuszu. No może o tych kartach to tyle, bo tak naprawdę na więcej detali to musimy poczekać. Jeżeli się jeszcze nie zapisywaliście, a Wam zależy na tej karcie, pewnie się na waitlistę warto zapisać. No i oczekiwać i zobaczyć sobie, jak ładnie ta karta będzie wyglądała. Jeszcze zanim przejdę do UST i jak to pracuje na Celsiuszu, no to trochę tych statystyk. Więc tak, mamy za ostatni tydzień około 100 000 CEL tokenów spalonych, czyli około $200 000 dolarów spalonych. No i kumulatywnie to jest 2 200 000 CEL tokenów spalonych. Celsius co tydzień pali jakąś tam ilość CEL tokenów. Z tego zysku, który wygeneruje, część jest przeznaczana na to, żeby skupić CEL tokeny i spalić, część jest przeznaczana, żeby nam wypłacić zysk, a część Celsius bierze do swojej kieszeni. No więc Celsius sobie pali te tokeny. CEL tokenów jakby nie jest generowanych więcej, jest jakby one są deflacyjne w tym momencie, więc za jakiś czas no, będziemy pewnie widzieć te palenie jeszcze większe. To jest zależne od adopcji. Im większa adopcja, im więcej Celsius jest w stanie zarabiać, tym więcej nam wypłaca naszego oprocentowania i tym więcej też musi skupić tych CEL tokenów, żeby je spalić. Więc ta cała akcja się zaczęła relatywnie niedawno, no już mamy tych 2 miliony tokenów ponad spalonych. Mimo dosyć trudnej sytuacji na rynku, taką jaką mamy, no to mamy 17 000 nowych użytkowników zarejestrowanych przez ostatni tydzień, więc z grubsza trzymamy ten sam poziom. Mamy lekki odpływ kapitału z Celsiusza, 61 milionów za ostatni tydzień, no ale jak na taką sytuację na rynku wydaje się, że to jest w miarę jakby normalne, nie jest taki masowy odpływ. Są tygodnie, że jest kilkadziesiąt milionów na plus, są tygodnie, że jest kilkadziesiąt tysięcy bądź kilka milionów na minus, no i jakby z grubsza trzymamy poziom. Na platformie Celsius jest w tej chwili, w sumie to nie popatrzyłem, ale pewnie około 140 000 bitcoinów przechowanych, więc jest to jeden z większych posiadaczy bitcoinów w tej chwili na świecie, jeżeli chodzi o instytucję. No więc wydaje mi się, że ta platforma jakiś tam już swój grunt złapała, zaufanie złapała, no wiatr w żagle pewnie też ze swoimi już prawie 2 milionami użytkowników, myślę, że można powiedzieć, że też złapała. No zobaczymy, jak to się będzie przekładało na cenę i czy się będzie przekładało na cenę CEL tokena. Ja tutaj ciągle podtrzymuję moje zdanie, że CEL token jest jednym z nielicznych tokenów, który gdzieś ma biznesowo, że tak powiem, jest biznesowo dobrze zaprojektowany, czyli biznes model Celsiusza działa i to wpływa na to, że jakby no Celsius sam na siebie jako firma się utrzymuje w pewnym sensie nas, płacąc nam za nasze środki, które tam trzymamy. W rezultacie skupuje też CEL tokeny, więc nie jest to takie, powiedzmy, durne kreowanie tokenów z powietrza i rozdawnictwo, jak jest w zdecydowanej większości projektów. Tutaj tokeny, żeby Celsius nam je wypłacił, musi zarobionymi pieniędzmi pójść na rynek, skupić je i dopiero nam je przekazać bądź spalić, więc no jest to dużo trudniejsza droga, wydaje mi się, którą wybrał Celsius. Ona jakby krótkoterminowo może nie być aż tak atrakcyjna, bo pewnie są projekty, które ci Wam sypną 20% w skali roku, po prostu wydrukują sobie te tokeny od tak i znamy takich mas, nie wytrudnią nas. Na Celsius jednak, żeby cokolwiek wypłacać, musi na to zarobić. Musi na to zarobić w realnym, że tak powiem, świecie. No i to jest ta trudniejsza droga. No i też między innymi jako jedna z nielicznych platform scentralizowanych na tym kanale się pojawia właśnie z tego powodu, że wydaje mi się, że jest dosyć sensownie przemyślana. No ale nie będę dalej tego reklamował, wydaje mi się, że warto po prostu to zainstalować, jeżeli tego nie znacie, i pooglądać, w szczególności, żeby zdobyć jakiś ogląd, jak wygląda CeFi względem DeFi, jeżeli korzystacie z Anchorów, jeżeli korzystacie z Sovereignów i z innych zdecentralizowanych rozwiązań, to można sobie zobaczyć, jak wygląda też CeFi. No i zgarnąć te $50 nagrody, i też tam są różne kody do podpisywania, więc poza tym, że Celsius Wam będzie generował raz na tydzień ten zysk z Waszych kryptowalut, no to raz na jakiś czas się pojawia jakiś kod. W tej chwili są kody i dla Avalanche'a, i dla Luny, i dla innych kryptoasetów. Jednorazowo po wpisaniu już samej aplikacji można dostać jakąś tam 50, czasami więcej, czasami no, kody postaram się przykleić, bo z głowy tego nie pamiętam, nie stosuję na bieżąco tych kodów, ale są kody pod konkretne kryptoaktywa, które można byłoby sobie, że tak powiem, po zdeponowaniu zdobyć jakiś dodatkowy, jednorazowy zastrzyk środków na start. No dobrze, no to przejdźmy do tej Terry, do tego UST od Terry i jak to się ma na Celsiuszu względem na Anchorze, czy to w ogóle ma sens. Ja sobie kawałek przebiegnę i będę za chwilę kontynuował. No więc UST, no to jest algorytmiczny stablecoin zbudowany na platformie Terra, który no jest trzecim w tej chwili stablecoinem co do wielkości wśród stablecoinów na CoinMarketCap. USDC, USDT, UST są pierwsza trójka. Ciągle USDT wiedzie prym, ale USDC i UST gonią naszego Tethera dosyć dzielnie. No i jako algorytmiczny stablecoin należy mieć na uwadze, że on nie jest zabezpieczony fiatami, fiducjarnym pieniądzem, niczym innym, tylko algorytmem, który gdzieś tam oczywiście, bazując na Lunie, bazując teraz na jakichś rezerwach z Bitcoina, próbuje nam dać gwarancję stabilności. No i póki co mu się to udaje całkiem nieźle. Były tam jakieś odklejenia tego UST od $1, ale wybroniło się to. Nie znaczy, że w głębokim bear markecie musi to wybronić. Niektórzy znani shorterzy tego świata twierdzą, że UST jest piramidą i padnie. Ja myślę, że jest to eksperyment. Ciągle nie sądzę, że jest piramidą. Nie wiem, czy przetrwa próbę roku czy dwóch. Na pewno jest obarczony większym ryzykiem niż stablecoiny zabezpieczone pieniądzem fiducjarnym. Należy mieć na uwadze. No i teraz UST, jak zapewne część z Was wie, można sobie trzymać na Anchorze, który pozwoli Wam w tej chwili, chyba Anchor troszeczkę obniżył, wyciągnąć z tego około 18% w skali roku, co nie jest źle, jak na platformę zdecentralizowaną, jak na dolara, powiedzmy, w jakiejś formie. Natomiast no tutaj już, powiedzmy, jest to dla osób, które są nowe w krypto, no trzeba zrozumieć, jak to wszystko działa, jak działa Anchor, jak się zabezpieczyć, mieć ładnie powpisywane seedy, jak to jakby monitorować sobie, żeby nas w jakimś, no żebyśmy po prostu wiedzieli, co robimy. Więc jest to rozwiązanie DeFi'owe, bardzo fajne, i jeżeli jesteście chwilę w krypto, to pewnie już z tego korzystaliście, ale jeżeli są to osoby nowe, no to pewnie mogą nie słyszeć o Terrze, o Anchorze, i 18% może być, nie być zachętą do tego, by z tego skorzystać. No Celsius dodał UST, więc tego stablecoina, do swojej platformy już mniej więcej tydzień temu. No i tam UST pracuje na troszeczkę mniej, na 12%, nie na 18%. A jeżeli zdecydujemy się, żeby zarabiać w CEL tokenie i mamy jakby ten status Platinum, czyli utrzymujemy nadwyżkę CEL tokenów na platformie, to może być nawet prawie 16%, więc powiedzmy zbliżone do tego, co mamy na Anchorze. No ale znowu powstaje pytanie, skoro jak sobie tam zoptymalizuję Celsiusza, to mogę mieć 16% na Anchorze, na zdecentralizowanym rozwiązaniu mam 18%, to czy to w ogóle ma sens? No bardzo dobre pytanie. No i tu wydaje mi się, że nie ma jednej odpowiedzi. Wydaje mi się, że dla osób, które są nowe, znowu skorzystanie z Celsiusza, no to jest po prostu wrzucamy UST z dowolnej giełdy, z dowolnej platformy, przesyłamy na Celsiusza. W momencie, jak się znalazło na Celsiuszu, te UST, tak jak każdy inny asset, nie musimy tego w żaden sposób blokować, zrobić żadnych czarów marów. Od momentu jak to wylądowało na platformie Celsius, nasze UST pracuje już. Pracuje w tych cyklach tygodniowych, nasz zysk jest dostępny automatycznie, jest automatycznie jakby auto-compounding, automatycznie pracuje to, co jest wypracowane, ten zysk on też automatycznie pracuje, więc jakby ten procent składany działa na Celsiuszu i wydaje mi się, że jest to dosyć intuicyjne, jak tylko mamy to konto. No przydałoby się, żeby Celsius dał tu jeszcze jakiś promo kod na UST, żeby jakby przyciągnąć więcej tych asetów do platformy, tak jak mamy w tej chwili, sobie sprawdziłem, na Lunę mamy, tak? Czyli Luna jest tym cyfrowym aktywem, które gdzieś tam jest powiązane z platformą Terra, która też w pewnym sensie jest rezerwą dla UST, która pomaga nam zachować, że tak powiem, jakiś tam balans, czy też tego pega dla UST, no ale jakby to jest coś innego. No, Lunę też można na platformie Celsius trzymać, no i tu akurat są kody dla Luny. Gdy wpiszecie kod LUNA20 i płacicie minimum $500, no to dostaniecie $20 ekstra po 90 dniach. Jest też kod Luna 150 i Luna 600, adekwatnie dostaniecie $150 lub $600 bonusu, ale aktywować ten kod można większą kwotą wpłaty, $5,000 bądź $20,000 adekwatnie. Tam się te kody się pojawiły. No nie ma takiego kodu na tą chwilę dla samego UST, dla stablecoina, a myślę, że to by się przydało, bo by wtedy Celsius więcej mógł UST-ków pozyskać. No więc korzystanie z Celsiusza, wydaje mi się, ja korzystam i z jednego, i z drugiego tak naprawdę, no głównie z Anchora pod kątem UST, ale z Celsiusza pod kątem stablecoinów też jakby testowo sobie korzystam. No i teraz korzystanie z Celsiusza dla przeciętnego użytkownika jest prostsze. No jak już mamy to konto, po prostu wpłacamy tam na swój adres środki, one od razu pracują. W przypadku UST zarobimy mniej, więc dla mnie UST jednak leży na Anchorze. No, jeżeli ktoś nie zna DeFi'a, nie chce tego znać, nie chce dbać o seedy, nie chce się zabezpieczać ledgerem, kupować jakby sprzętowych portfeli, co przy większych środkach pewnie jednak ma sens, no to być może w tym przypadku Celsius może być lepszym rozwiązaniem, które nas zabezpieczy i poprzez two-factor authentication, i przez hollow mode, i poprzez to, że gdzieś tam stoi za tym jakaś firma i jakieś algorytmy, które jednak jakieś malicious behaviors wykrywają. No ale oczywiście też trzeba dbać o to, żeby dobrze zabezpieczać swoje maile, dobrze zabezpieczać swoje hasła i tak dalej. No więc to nie jest jakby jedno piękne rozwiązanie. No i znowu moim zdaniem UST na Celsiuszu może być opcją dla osób, które dzisiaj już coś mają na Celsiuszu. Jeżeli macie USDC na Celsiuszu albo innego stablecoina na Celsiuszu jak USDT, no to tamte pracują na 7-9% w zależności czy zarabiacie w CEL tokenie, czy zarabiacie na tym stablecoinie, a wasz UST będzie pracował na 12 bądź 15%, czyli 7 natywnie dla USDC, 12 natywnie dla UST. Około 9%, jeżeli wasze USDC pracuje i zarabia w CEL tokenie i macie status Platinum, około 15%, jeżeli wasz UST pracuje i zarabia w CEL tokenie i macie status Platinum. No więc to jest jakaś tam jedna z opcji patrzenia na to. Pewnie dzisiaj ja przynajmniej tak mam zamiar zrobić jakąś tam część właśnie cyrklowego dolara, czyli USDC, sobie przekonwertuję na UST. Chciałem to zrobić dzisiaj, ale niestety swap nie obsługuje tejże pary na platformie, a to by się przydało, wydaje mi się, że też Celsius by na tym zyskał, więc nie ma możliwości zasłapowania sobie, przynajmniej ja nie mam, może ktoś ma w innym kraju, dajcie znać, zasłapowania sobie czegokolwiek na UST. Pewnie się taka para powinna pojawić, to by pomogło w adopcji. Też temat, o którym się mało mówi, a on wydaje mi się, że jest może troszeczkę drażliwy, ale jednak jest, tematy podatkowe, to znaczy to, co na platformach scentralizowanych u was pracuje, i wygeneruje zysk z jakichś względów, przynajmniej w Polsce, tak mi się wydaje, sprawdźcie swoim doradcą podatkowym, podlega opodatkowaniu. Czyli wasz zysk podlega opodatkowaniu, zapłacicie do tego podatek, ale jednocześnie część z tego sobie możecie wpisać w część kosztową na przyszły rok. Więc z jednej strony płaci podatek, z drugiej strony generuje wam to koszty, które przy sprzedaży kryptowalut w przyszłych latach będą wam to dyskontować. Więc no, w niektórych przypadkach to może mieć sens. Ja tu się nie będę wypowiadał, bo doradztwa podatkowego nie prowadzę i mogę coś przeinaczyć, ale sygnalizuję temat, który został mi zasygnalizowany również, więc zerknijcie sobie w konsekwencje podatkowe, które niekoniecznie muszą być tylko i wyłącznie negatywne w kontekście platform zdecentralizowanych, bo rozumiem, że w przypadku platform w przypadku stakingu, w przypadku szeroko pojętych platform DeFi-owych, no to ten wygenerowany zysk, póki go nie sprzedacie, nie podlega opodatkowaniu, a w wypadku scentralizowanych platform chyba jednak podlega, więc są tutaj implikacje podatkowe, które bezpośrednio w roku, w którym trzymamy tam krypto, są dla nas niekorzystne, no ale z punktu widzenia wygenerowania dla nas dodatkowego kosztu w kolejnych latach generują nam korzyść, więc to pewnie sobie warto też wziąć pod uwagę i rozkminić, i nie będę dalej tego tutaj ciągnął, tak jak mówię, to w każdym kraju wygląda inaczej, w Polsce inaczej, w Stanach inaczej, we Włoszech inaczej, a w Portugalii jeszcze inaczej, ale warto na ten element też sobie popatrzeć. Więc podatkowo Anchor i Celsius będzie wyglądał inaczej moim zdaniem pod kątem UST w Polsce. Natomiast na pewno jeżeli chodzi o sam yield, dużo lepszy na Anchorze. 18, było przed chwilą, było 19,5%, ale Anchor obniżył do 18%, być może za chwilę będzie 16,5%, a no myślę, że tak naprawdę Anchor w tej chwili sam na siebie nie zarabia, czyli oni nie są w stanie deployować tych środków i zarabiać na nich poprzez pożyczanie je w różnych systemach, czy jakby różnym instytucjom, klientom i tak dalej, które korzystałyby z opcji borrow. No więc Anchor musi być dotowany. No i na tą chwilę wygląda, że nawet to 18% w skali roku nie jest utrzymywalne. To prawdopodobnie będzie spadało. Być może właśnie o 1,5% spadnie za chwilę. No więc może za chwilę się okaże, że to, co mamy na Celsjuszu, jest porównywalne z Anchorem. No ale na tą chwilę jest lepsze. Jeżeli ktoś tylko dla yieldu tu przychodzi i trochę się na DeFi'ach, no to pójdzie w stronę Anchora. Na tą chwilę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jak ktoś wie, jak to zrobić, na Anchorze posługuje się ledgerem, dobrze posługuje się seedami, wie co klika i potrafi zrozumieć, co te systemy do niego piszą, i nie da się naciągnąć na jakąś lewą stronę albo dać dostępy do swoich środków przez przypadek jakimś niepowołanym systemom, no to Anchor jest również bezpieczniejszy. Dla osób, które wiedzą, co robią, będzie to bezpieczniejsze rozwiązanie. Dla osób, które nie czują się jeszcze w tym biegle, nie wiedzą, co robią, wydaje mi się, że mniej jakby narażone takie osoby są na jakieś popełnienie błędu, na utratę środków, gdy się posługujemy Celsjuszem, który o pewnych rzeczach myśli za nas. Nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. Ja na tą chwilę swoje UST trzymam na Anchorze. Jakąś drobną cząstkę mam zamiar wrzucić na Celsjusza. Liczyłem, że zrobię to poprzez swapa, ale niestety nie ma UST na Celsjuszu na swapach jeszcze, no ale pewnie sobie jakiś transfer drobny zrobię i zobaczę, jak to będzie wyglądało. No ciekawa sprawa, taki żółw. Nie wiem, to... Ale nie, wygląda, że on tu sam wlazł. Jest taki ślad. Można go pośledzić. Nie straszymy zwierzęcia. Zastanawiam się, czy jest czyjś, ale nie widać nikogo właściciela w pobliżu, więc chyba sam się wyprowadził na spacer. ale chowa głowę pod skorupkę, gdy go tutaj próbuję zagadać. Są zdziwieni. Parę słów o Celsjuszu? Nie będę o Celsjuszu gadał. No dobrze, ale to w zasadzie chyba... A nie, jeszcze jeden temat chciałem wspomnieć. Celsjusz też wprowadził szereg aktywów, które pozwalają, by brać pożyczkę pod 0 w zasadzie procent, 0,1%. Jeżeli mamy LTV 25%, czyli zabezpieczamy się czterokrotnie nadmiarem. No i dotychczas to było możliwe tylko dla CEL tokena, tak? Czyli jeżeli my CEL tokena używaliśmy jako to zabezpieczenie naszej pożyczki, to mieliśmy bardzo dobre oprocentowanie, mogliśmy mieć bardzo dobre oprocentowanie. No teraz jest tam szereg innych aktywów wprowadzonych przez BNB, Solana, Luna, Avalanche. Z 10 nowych aktywów doszło jako collateral pod pożyczki, które jakby jeżeli będą wykorzystane te konkretnie aktywa, no to wtedy ta pożyczka może być nawet na 0,1% w skali roku, więc no jeżeli kogoś pożyczki interesują, no to pewnie warto sobie to rozkminić. Ja z pożyczek na Celsjuszu korzystałem raz w celach testowych i w celach zdobycia jakiegoś też jakiejś nagrody, która tam była w tym momencie dostępna. Poza tym się nie bawiłem, ale być może czysto testowo tutaj sobie popatrzę, jak to wygląda właśnie taka pożyczka pod zastaw, nie wiem, jakiejś Luny właśnie, albo cokolwiek tam akurat będę miał, więc no to może być opcja dla osób zainteresowanych pożyczkami. Natomiast no dla mnie ten temat pożyczek jako coś, z czego korzystamy, by z tego żyć, no to trochę jest śliskie, bo to działa tak długo, jak wszystko rośnie. Temat pożyczek, z których korzystamy, by się zlewarować i gdzieś tam jakby operować tym kapitałem jeszcze skuteczniej, no to robię to w bardzo ograniczonym stopniu, ale na DeFi'ach, na CeFi'u, tak jak mówię, tylko raz z tego skorzystałem. Natomiast czy wierzę, że to jest w ogóle przyszłość? No tak, no jest masa osób, które się w ten sposób chcą zapożyczać i które robią to w systemach tradycyjnych finansów i będą to robić to też w świecie zdecentralizowanych finansów, więc jak najbardziej ktoś, kto fajnie ma opracowane możliwość brania pożyczek pod wiele aktywów, najlepiej pod koszyk aktywów, na niski procent, w sposób elastyczny, no to moim zdaniem również jest to jakby odnoga całego tego biznesu, o którą toczy się walka, i Celsjusz moim zdaniem tutaj radzi sobie całkiem nieźle, jeżeli chodzi o to. Coraz więcej aktywów, które mogą być wykorzystane jako kolateral, coraz więcej opcji kolateralu, zdaje się 5-letnie okresy kredytowania, które też mogą być przedłużane, dobre procenty, więc no, jeżeli kogoś to interesuje, to pewnie warto sobie zgłębić. Mnie niekoniecznie, ale taka zmiana jest, czyli kilkanaście aktywów w tej chwili może być użyta jako zabezpieczenie pożyczek prawie na 0% w skali roku. Oczywiście przy pożyczce nadmiarowej, czyli wy musicie włożyć więcej, dużo więcej zabezpieczenia niż kwota, którą pożyczacie. W niektórych przypadkach to może być jakaś opcja, też tu niektórzy wykorzystują to do optymalizacji podatkowej, inni się lewarują, tak jak mówię, a inni pewnie z tego żyją, chociaż nie wiem, czy to jest sensowne rozwiązanie. To już każdy sobie musi ocenić. No dobrze, żółwia zostawiamy w tyle. No i spróbujemy jeszcze, nie jak ten żółw, ale trochę jednak pobiegać. Półmetek osiągnięty, 16 km zrobione, więc pewnie będzie 32, jak wrócę. Sprawdzimy sobie temperaturę, a teraz sprawdźmy, czy coś urosło. Proszę, jest 23 Celsjusze, więc temperatura wokół Celsjusza rośnie. Zobaczymy, o 24 już. To może się ode mnie jednak zagrzewa. Chyba moja dłoń tutaj trochę to podgrzewa, ale nie, jest ciepło, ja jestem cały mokry. No fakt, że trochę przyciskałem. Dla osób spragnionych filmów biegowych to pewnie coś niedługo nakręcę. Teraz mamy 16 km. Wracam za chwilę do lekko. Nie będzie lekko, ale wracam. No i sobie jeszcze zobaczymy, jak tam temperatura będzie w tym czasie. No, ile to Celsjuszy będziemy mieć w tym czasie w okolicach lekko, jezioro Como, bo tam właśnie przebywam. No i dajcie znać, co wy sądzicie o Celsjuszach. Dajcie znać, czy chcielibyście też zobaczyć film może biegowy, bo ja tak to łączę, ale no w zasadzie bardziej ostatnio krypto nadaję. Ale może coś o bieganiu też warto byłoby nadać, a jeżeli tak, no to co by was interesowało. Ja lecę dalej, teraz już nieprzerwanie, postaram się ostre tempo dać. Ostre, czyli pewnie polecimy jakieś 4:30. Zobaczymy, jak wyjdzie. Wody żadnej nie mam, plecak wziąłem tylko po to, ażeby mieć zegarek i kamerę, bo zegarek mi się zerwał, no i muszę coś poszukać nowego. No i dobra, no i w łączności za moment jeszcze mierzymy Celsjusze, słowa zamknięcia dla tego odcinka. O, jak to ktoś sobie ładnie zrobił z takich różnych durszlaków i innych naczynek, zrobił sobie ozdobę, ładnie, ładnie. Kilometrów przebite, więc trening wykonany, ale jeszcze z jakieś 2 km do domu. A właśnie, jak tam temperatura, jak tam Celsjusze, czy coś wzrosły? No 26 Celsjuszy. Poleciało w górę. No więc Celsjusze rosną tutaj we Włoszech. Ciekawe, jak tam na rynkach. No generalnie wydaje mi się, że temperatura się zagęszcza na Celsjuszu, że ten overpromising troszeczkę się skończył. Zobaczymy, jak teraz te karty wyjdą, zobaczymy, jak wyjdą inne rzeczy. Dla mnie, gdy ten Celsjusz tak przy $2 za sztukę, to jest moment, w którym ja sobie zwykle robię earning sell. Wcześniej zwykle zarabiam jednak w natywnych, zwłaszcza jeżeli chodzi o Bitcoina, USDC, ale no to jest może dobry moment, żeby zrobić earning sell, licząc, że może jednak dużo niżej nie będzie, chociaż z tym liczeniem to różnie wychodzi, ta matematyka nie zawsze się sprawdza. No dobrze, dajcie znać, jak tam wasze nastroje, dajcie znać, jak tam wasze rynki, jak tam wasze temperatury, czy jest wam gorąco, czy jest wam mokro, czy jest wam zimno. Rynek w tej chwili jest bardzo zmienny, więc potrafi nas o różne dreszcze przysporzyć. Ja jeszcze tutaj sobie dociskam ostatnie 2 km, wyjdzie 32. Postaram się to dzisiaj wpuścić. Dzisiaj jest sobota. Mam nadzieję, że jakieś informacje stąd są dla was przydatne. Wszelkie komentarze, uzupełnienia, sugestie mile widziane. Pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia zapewne niebawem. Cześć!